To była niesamowita przygoda z różnymi ciekawymi tematami, jeszcze bardziej ciekawszym gościem. A gościem był Kuba Siwka. Szanowni Państwo, witam serdecznie w Klubie Ciekawych Osób. Dzisiaj, po chyba 2-letnim umawianiu się z naszym gościem, w końcu, udało się w końcu, jest Kuba Siwka. Kuba, witam serdecznie. I od razu, pierwsze pytanie. Kuba, wymień swoje wszystkie specjalności. Komik, improwizator, rysownik. Jesteś osobą generalnie bardzo kreatywną. To powiedziała Ewa, Ewa Pfeiffer, jak mieliście wywiad. Krzysiek też powiedział, że jesteś najbardziej kreatywną i utalentowaną osobą, jaką zna. A jakbyś ty miał sobie sam jednym słowem określić, to byś powiedział, że kim jesteś zawodowo? Ojej, nie, no chyba właśnie wymieniłeś te. To wydaje mi się, że dobrze trafiłeś, tak. To się zmienia w czasie. Ale tak, teraz robię stand-up głównie. Tak, do tego też przejdziemy. A druga część pytania jest taka. Mamy takie hasełko zapisane. Szefofobia. To padło z wywiadu z Kartą Wiśńskim. A, no więc tak. Czy zajmujesz się, czy utrzymujesz się właśnie z tej działalności kreatywnej typu stand-up? Czy masz jakąś profesję i robisz coś po prostu to zawodowo na etacie? Nie, już teraz nie. Kiedyś robiłem właśnie grafikę, ale już nie. Już się tym nie Typowo zajmuję. stand-up. Tak. Okej. Wybrzeżak, Dzikie Węże, Grupa Impact, tam były Hultaje Stereo Gdańska, W Gorącej Wodzie Kompanii. Czy ty pamiętasz te wszystkie przedsięwzięcia, w których brałeś udział? To była to niesamowita przygoda, bo trochę tego było. Na przykład stołówka z Bobrym. A, tak, stołówka jest Którą spoko. wspominasz najlepiej? Z tych wszystkich? Ojej. Każda była zupełnie inna. Chyba ciężko, każda miała jakiś swój unikalny element. Najlepiej nie potrafiłbym tak tego skategoryzować. Każda przygoda była. No, w kompanii to była chyba najdłuższa z tych wszystkich, wydaje mi się. Tam nas było najwięcej i właściwie tam zacząłem to robić to co robię z tą ekipą, z którą właściwie do dzisiaj się trzymamy. Chociaż Wybrzeżak był takim pierwszym w ogóle spotkaniem z teatrem. To był ten teatr młodzieżowy Tak. pod Teatrem Wybrzeże. Widzieliśmy stare nagrania twoje, byłeś totalnym dzieckiem, jak zaczynałeś. Tak, Miałeś tak. chyba nawet, była tam chyba Wiolka Walaszczyk też. Tak. Tak, I tak, ile byście? Nastolatkami byliście? Znaczy, w sensie byłeś nie, chyba aż chyba tak bardzo nie. Wydaje mi się, że myśmy to zaczęli, jak ja byłem na studiach, to pewnie 20 parę lat, coś takiego. No to Wiolka była tak wtedy nastolatką, z pewnością. Co tam jeszcze miałeś? No Stołówka to jest nowy projekt, to Termos Wojtek Trębiszewski teraz robi swoje RPG, no i to jest taki nasz wspólny, taki impro-RPG. Tak. Filmu też Abelardo. Tak. I chyba nawet niedługo będziemy robić jeszcze jeden odcinek teraz w styczniu. Z tego co pamiętam, 21. No więc to są, myślę, że to są wszystko takie przejawy tego, co my sobie robimy w takiej grupie znajomych i to po prostu ta grupa jest najlepsza Aha, z tego wszystkiego. Ludzie, Tak, okej. To taki oryginalny styl. Kurczę, a to pamiętam, bo to ja nie wiedziałem, co ja robię. To Bardzo oryginalny, tak. to No bo tam były dźwięki i ja nie wiedziałem za bardzo, co ja z nimi robię i to jakoś tam brzmiało dziwnie i za każdym razem to była jakaś inna przygoda, ja nie do końca wiedziałem, co z tego wyjdzie i nie chciałem, żeby to było kojarzone z jakimś koncertem muzycznym, bo ja nie do końca wiedziałem, że to jest muzyka, więc stąd taki dziwny tytuł, żeby było jasne, że to nie jest muzyka, tylko dźwięk. Dobra, moje pytanie będzie o źródłach tego. Skąd się wzięło to zamiłowanie do sceny, występowania, rozśmieszania, improwizowania? Wiesz co, nie wiem, chyba było zawsze jakoś tak. Pewnie, żeby skąd się wzięło, kurczę, to są w ogóle ciężkie pytania, skąd się coś wzięło. Ale ja nie pamiętam, żebym miał kiedyś inaczej po prostu, więc to by trzeba pewnie zapytać kogoś, kto pamięta wcześniej mnie niż ja sam, skąd to się wzięło. Okej, po części odpowiedziałeś na to pytanie, teraz patrzę, bo mamy pytanie dla Ciebie, na czym się skupiasz w swojej działalności obecnej? Powiedziałeś, że stand-up. Aha, tak. Więc trochę je zmodyfikuję, bo tu mam też napisane, że właśnie nie wrzucasz filmików na YouTube'a, Rzadko. nie Instagramujesz mocno. Nie. To moje pytanie będzie tak, robisz stand-up, jesteś supportem Abelarda Tak. na naszym programie. Tak. Czemu nie działasz na Instagramie tak twardo, w sensie często? Nie wiem, jakoś tak. Nie boisz się, że przez to jesteś
albo nie wiem, możesz być na aucie, albo nie chcesz wejść do tego mainstreamu, żeby wiesz, o co jeszcze warto na tak, tak, relacje. Teoretycznie tak, ale jakoś. Nie wiem, jak będę miał pomysł na to, jakiś, to wtedy, jak mam jakiś pomysł, to to robię, a żeby robić to tylko z tego powodu, to mi się kojarzy z taką pracą w korporacji trochę, właściwie nawet dla korporacji, tylko takiej bezpłatnej. Jak, nie lubię tego robić po prostu bardzo. Nie lubię siedzieć w internecie i na tych mediach społecznościowych, więc ciężko mi jest coś tam robić, nie będąc tam na co dzień po prostu. To jest taki... Czyli nie musisz mieć po prostu ważną treść, w sensie, żeby to miało... Nie wiem, czy ważną, ale coś, co mam ochotę po prostu zrobić. Miałem taki moment, że nagrywałem takie filmy ze spacerów. Następne pytanie. Tak? No. To wtedy było spoko, bo myśmy po prostu to, jakby się nie spotykałem z ludźmi, bo to był okres pandemii i chwilę po. Więc to była taka forma kontaktu. No ale jakby możemy się spotykać, to mi się... No na przykład, to okej, okay, to ten spacer na przykład to YouTube, a nie wiem, Instagram. Jedziesz z Abelardem i z Januszem Pietuszem. Tak, widzicie. Nie kłóci się, że wiesz, jak selfie, jestem z Abelardem w Warszawie, gram. No właśnie nie. Czyli totalnie masz gdzieś te lajki. Ja nie wiem, czy gdzieś, to jest, ja rozumiem koncept i wiem, że to jest chyba ważne teraz, żeby jakoś budować swoją markę. No właśnie, no o to mi chodzi. Czy... Ale z drugiej strony mam, wydaje mi się, że nie chcę tego robić po prostu, ja już nie czuję tego. To nie mam nawet jakiegoś takiego racjonalnego wyjaśnienia. Po prostu mnie to zupełnie nie bawi i gdybym to robił, to by było... Gdybym to robił teraz, to by było takie fałszywe trochę, że to robię tylko po to, żeby ktoś mnie cały czas widział. A jakbym czuł, że to jest, że rozumiem tą zabawę, że coś sobie wysyłamy, coś się jaramy razem, no to jest inna sprawa, nie? Wtedy. Ale na razie nie złapałem tego bakcyla. Masz takie znaczy rzadkie podejście w tym czasie. W sensie, że... Ja nie wiem, czy to jest rzadkie. Mi się wydaje, że po prostu... Znaczy rzadkie w sensie, wiesz, jeśli jesteś Kubą, po prostu Kubą z korporacji, to nie musisz tego robić. No bo po prostu masz robotę, robisz, a jesteś Kubą, wiesz, Kubą stand-upera, no to... Też co chodzi? No teraz jesteś supportem, a na przykład nie chodzi cię, żeby wiesz, tak się wybić, wypromować, żeby nie być supportem, tylko żeby mieć support? A, no jak będę czuł, że mam taki materiał, że on się nadaje po to, żeby sobie samemu z nim pojechać i wiem, co chcę powiedzieć, no to pewnie, że tak. Ale na razie jakby się dobrze czuję w tej roli. Okej. Pytanie siódme. Czym się różni komik od stand-upera? Wow, chyba niczym. To pytanie było, oglądałem taki ostatni dokument na Netflixie z Chrisem Rockiem i Kevinem Hartem. I oni coś tam mówili, że on tam się uczył, dojrzewał i potem stał się, już nie był komikiem, został stand-uperem. Pewnie tak, precyzyjniejszy, ale to był taki bardziej, wiesz, jak wyższy level czy coś. Nie wiem, czy wyższy, ale węższy pewnie, nie? Aha, że komik bardziej otwarty na tyle. Tak myślę, zresztą, że Kevin Hart tak mówił, no on też gra w filmach przecież, to nie wiem, czy on wtedy jest stand-uperem, czy... Po prostu robi komedię. Ja nie wiem, jest taki... Co ktoś się zapisał w jakąś grupę? Ludzie się czasem lubią opisać jakąś grupą i że ta grupa niby jest lepsza niż inne grupy, ale to jest takie... No. Okay. Więc mi się wydaje, że to jest po prostu węższa kategoria i sądzę też, że każdy przez to rozumie coś trochę po swojemu. Taka specjalizacja już. Tak. No bo dużo ludzi też robi stand-up, a potem inni mu powiedzą, że to nie jest stand-up, bo stand-up to jest to konkretnie, a ty robisz... No właśnie, co to jest stand-up? Jakbyś miał coś zdefiniować, co to jest stand-up? Gdybym miał to zdefiniować? No to byłby jeden gość, który jest na scenie, mówi i on to... Postać, którą on ma, to jest jakaś wyolbrzymiona wersja jego samego. Że to nie jest... On nie gra jakiejś postaci zupełnie oderwanej od siebie, tylko wyolbrzymia swoje cechy. I robi z tego żarty i te historie też niekoniecznie są prawdziwe, ale też gdzieś właśnie wyolbrzymiają coś, co jest jego częścią. Karykatura samego siebie. Był taki moment, że był jakiś tam konflikt, że pierwszy ustęp na pewno był Marcin Daniec. W sumie spełniał to chyba. Możliwe. Wychodził, opowiadał, pamiętam o Gołocie miał. Swój performance albo stand-up, to było 20 lat temu, przecież jeszcze nie było. Tak, to jest stand-up. Bardzo prawdopodobne, no bo to... Część właśnie mówi, tak, faktycznie, ale nie, to nie był stand-up. Ciężko to sprecyzować. Ciężko to takie rzeczy sprecyzować. Tak, co śmieszne, na przykład, co tak pozwolę, pokładał, że sobie byli w jakiejś podróży, te trzej, bo to był Marcin
Daniec, Jerzy Kryszak i Cezar Pozbek. I tam we trzech też jeździ. No też pan jakieś. On też przecież robił takie performance, że stawał sam i coś tam próbował coś mówić z mikrofonem. Tak. Dla mnie znacznie ciekawsze tutaj by było, dlaczego komuś zależy na tym, żeby było uznane, że on jest pierwszy. To jest ciekawsze niż to, co to właściwie znaczy. Bo to... A jeśli dalej no, potem było, że tego już drodze był pierwszy. Tak. No to jest właśnie to, co przy tym pierwszym pytaniu, skąd się coś wzięło. No pewnie wiesz, był jeszcze ktoś wcześniej, jeszcze ktoś wcześniej. Pierwszy był jakiś typ, który przy ognisku opowiadał. No to jest że i ludzie się śmiali, nie? I to był sam. Tak. Tylko nie jestem, nie stał, to tylko siedział. Przez potrzebę też w kurs. No tak, pewnie tak. W jakiejś formie myślę, że tak, no bo to na razie była taka forma, która mi najbardziej... Forma w formie. Bo to najbardziej mi na razie odpowiadało z tego całego internetowego działania. No, ja na się, w sensie przyroda cię tak kręci, w sensie, bo oglądaliśmy tego odcinka, tak. Jak się przygotowaliśmy, przez te dwa lata się przygotowaliśmy do wywiadu z tobą, obejrzeliśmy, to tak w sensie bardzo wnikliwie tam zaglądałeś. Ja lubię to robić. To jest właśnie to, co mnie kręci, bo ja to po prostu lubię robić sobie i tak. I mogę to przy okazji nagrać i się tym podzielić i wtedy jest spoko. Tutaj tak naprawdę głównym problemem jest to, że mi się przestało chcieć siedzieć przy komputerze i to montować. Tak na poważnie, jakby mnie to zaczęło już męczyć, więc tak naprawdę mam nagranych, dużo tego nagranego, tylko... Z ciekawości technikalia, ile zajmowało ci czasu, żebyś zmontował te filmy? Odcinki miały tam 10-14 minut, coś takiego. Ile ci się to zajmowało, żebyś to... Jak miałem taki dobry flow, to dało się zrobić w 2 dni. W sensie jeden dzień, żeby nakręcić i drugi dzień, żeby zmontować. Tylko nie, chodzi mi samo o to, że siedzisz właśnie przy kompie już. Ten... Montowanie? No to jak mówię, miałem dobry flow, to się dało zrobić w jeden dzień, jak dobrze nagrałem, także nie trzeba było dużo z tym robić. No ale czasami to, niektóre odcinki to zajmowały po tydzień, żeby to poskładać, bo to jeszcze jakieś dogrywki trzeba było zrobić coś i to już było takie... I tam w idealnej formie, taka jakby mi najbardziej pasowała, ten po prostu szedł, gadał i potem wycinał tylko zbędne elementy. Ale jak zacząłem to robić, to nagle się zorientowałem, że jak to wszedłem w ten świat, że w internecie jest tyle zawartości, że nie widzę potrzeby robienia więcej jej. W sensie jedyną potrzebą byłoby to, żebym sam potrafił sprzedać bilet dla świata. Więc póki nie mam takiej potrzeby, no to nie widzę. Czyli robisz coś, co cię kręci po prostu. Tak. Ciężko by ci się było zmusić do czegoś, czego nie chcesz robić. Tak, raczej. Dlatego tak. Nie chcesz korporacji na przykład. No, tu jeszcze po prostu. No tak. Myślę, że tak. Ty jesteś takim Indianinem na tym. Nie wiem. Po prostu tak. Myślę, że jednym jest łatwiej, a jednym jest trudniej robić pewne rzeczy. Nie? Dla niektórego wstać rano to jest żaden problem, a dla jednego to jest takie wyzwanie, że ciężka sprawa, więc. Po prostu prawda. Myślę, że mamy to szczęście, że żyjemy w takim świecie, gdzie jest duża przestrzeń do manewru, nie? Że można być różną rzeczą. Słuchaj, z czym wolałbyś walczyć? Z kaczką wielkości konia, czy z setką koni wielkości kaczki? O kurde. Maczałeś bardzo w tym pytaniu? Takie abstrakcyjne, takie bardzo abstrakcyjne pytania takie jak tak jak królowa szukająca w mieście trawy. Jak? Królowa, która szuka w mieście trawy. Taki pomysł Cezika, bo nagrywa tapetku, bo są tatą. Elegancko. Jak owca w wielkim mieście. Zdecydowanie konie wielkości kaczki. 100 koni wielkości tak? Kaczki. No wydaje mi się, że jedna kaczka wielkości konia to jest niebezpiecznie blisko dinozaura. więc tu nie chciał się w to mieszać i kaczki chyba są dosyć psychiczne. A konie? No jeszcze tak. Kon wielkości kaczki to można rozgolić. Koleżanka mówiła, że można też deptać. Także. No, na upartego. Albo uciekać. Bo to też pytanie, ja sobie uważam, że kaczka mogłaby chcieć w ogóle ze mną walczyć. A koń nigdy nie chciał ze mną walczyć, mimo że jest większy. Więc nie widzę, nie bał mi się bardzo. Tego co bardzo w koń, pod koniec tego pojemku nie wiem, na przykład w błoto. Koń? Tak. Czy ja? No zawsze trzeba być ostrożny. Ciężko wyczyścić takiego mojego konia. Dobra, teraz trochę poważnie. Z czego się wypada śmierć w stand-upie? I czy ty myślisz, że są jakieś granice? Że pewnych tematów po prostu się nie myślę, że to jest tylko kwestia tego, czy ktoś potrafi
taki żart powiedzieć, nie? Że to jest trochę tak jak, nie wiem, czy macie tak, że jak naprawdę jesteś dobrym z kimś ziomarem, przyjacielem, to można, to są czasami naprawdę ostre żarty sobie mówić. Bardzo. No właśnie, właśnie. I jak potrafisz tą atmosferę wytworzyć z ludźmi, z którymi jesteś, to chyba możesz sobie wtedy, wiesz, na co sobie możesz pozwolić, nie? I ta umiejętność to jest tylko, czy umiesz się zmieścić w tym, w tej atmosferze, którą potrafisz wywołać, nie? Bo nie wiem, są, jak pewnie każdy sobie potrafi wyobrazić takiego wujka na weselu, który mówi nawet nie takie jakieś straszne rzeczy, ale tak, nie na miejscu. Tak, zdecydowanie potrafimy sobie takiego wujka tak. I to nie są rzeczy, z których nie wypada żartować, ale jemu nie wypada tego mówić do tej osoby po prostu, no bo on sobie nie zasłużył na tą bliskość, nie? Po prostu. W sumie. Więc ja sobie bardzo cenię takich komików, którzy potrafią tą granicę przepychać. Dla mnie Louis C.K. jest takim najbardziej przykładem ekstremalnym tego, że on mówi takie straszne rzeczy czasami. I tak powoli przepycha tą granicę i potem nagle się orientujesz, że jesteś z nim w jakimś bardzo mrocznym miejscu, ale tak czujesz, żeście tam razem zasłużyli na to, żeby tam być. I to jest spoko. Okay, teraz muszę sobie sprawdzić to właśnie. Dobra, spoko, fajnie, wybrnąłeś. Powiedz mi tak, o co chodzi z cenzurą na YouTubie? Bo coraz więcej artystów, na przykład Abelard, nie nowy program jest osobno, bo właśnie mówił, że nie podoba mu się to, że jest, że ścinają, że karają, w sensie, nie wiem, sam się spotkałeś z czymś takim, że coś się tam zablokowali? Coś było takiego. Tam są jakieś algorytmy, które to blokują. Jest takie zjawisko. Jest takie zjawisko i ja... No nie, myślisz, spoko czy nie spoko? Czy wystarczy oznaczać, że materiał jest dla... Tam jest jak wrzucać filmik, nie? Dla dzieci. No to oznacza, że nie dla dzieci. Mówię, nie dla dzieci, no to... Tak, tak. Czy myślisz, że to wystarczy, czy taka ingerencja jest nie w porządku? Myślę, że to jest bardzo złożone zjawisko. To znaczy, nie wiem, nigdy nie prowadziłem największej korporacji na planecie i nie wiem, z czym to się wiąże i ile tam musi być zagadnień, z którymi trzeba się sobie poradzić i sądzę, że to jest wielki eksperyment, nie? Nigdy czegoś takiego w historii ludzkości nie było. Nikt nigdy nie próbował czegoś takiego zrobić. Oni to robią. Każdy, kto próbuje zrobić coś podobnego, się wysypuje za każdym razem, więc co uważam? Ale nie wiem, czy to ma jakiś, to już jest szerszy temat. Wydaje mi się, że to są, że Google, w ogóle ten Facebook, że to są już takie duże rzeczy, że powinny zacząć. One już nie do końca są prywatne przez to, jak są duże, jak duży wpływ na nas mają. I tam jakiś rodzaj demokratycznego czegoś powinien być może mieć miejsce, ale to są za skomplikowane rzeczy, żebym miał takie jasne zdanie na ten temat. To jest upierdliwe faktycznie, że nie można niektórych rzeczy powiedzieć, a z drugiej strony to nie są jakieś takie, to jest jakaś taka cenzura, to co ludzie mówią, to nie jest jakaś taka cenzura, który bym się obawiał, ale rzeczywiście jest tam jakieś takie zjawisko, które wiem, że są tematy, których nie można poruszać, że tam się pojawia coś takiego, ale nigdy nie zgłębiałem tego za bardzo, że tam takie, ciężko jest mówić o kontrowersyjnych rzeczach bardzo, a jeżeli miało być jakieś forum dyskusji, to może być problem, ale mi się wydaje, że i tak się wszystko zawsze sprowadza do tego, czy ktoś ma tyle w sobie zapału, żeby... No bo jak ci YouTube czegoś nie wrzuci, to zawsze możesz to wrzucić gdzie indziej. I to jest trochę nasza wina, że nic już innego nie umiemy włączyć, nie? To nie jest wina YouTube'a, nie? To jest jakby... Ciebie się w tym tak? Tak. Czasami tak jest, chociaż... Teraz na przykład u niektórych YouTuberów uważają, że mnie z jakąś dogadywać się, jak się dogadują dobrze, to jest trzeba, jak jest dogadują się z YouTube'em, to jest na przykład zielony znak dolara albo zielony, a jak za bardzo dużo przyklejam, to jest czerwony. Tak, jest tam. Jest taki symbol, też na nagrodę Michała. Tam jest taki symbol, że jakby jak możesz monetyzować swój kanał, to jest też właśnie ciekawe, że ta cała cenzura dotyczy tylko tego, czy możesz mieć pieniądze z tego, co robisz. Nie, to nie jest tak, że ktoś ci... To jakiś hardcore by musiał być, żeby ktoś ci to wyrzucił chyba, zablokował kanał, tak mi się wydaje.
A tak poza tym to się wiąże z tym, że dostajesz taką ikonkę, że nie możesz brać pieniędzy, z tego nie będzie reklam i to się wiąże z tym, że mniej ludzi to zobaczy. Mm. Tak. 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 Czasem chodzi o słupasy. Tak. Okay. Reklamowe. Rozwiązałeś wszystko. Tak. Mm. Ten sektor rozwaliśmy. W sumie